właśnie wyszliśmy od notariusza, słuchajcie, podpisywaliśmy umowę na nowe mieszkanie. To była bardzo długa i ciężka droga, żebyśmy znaleźli w końcu odpowiednie mieszkanie, ale słuchajcie, udało się. I mam taką w sumie niespodziankę, bo teraz w momencie, kiedy podpisywaliśmy tę umowę, dowiedziałam się, że już dzisiaj odbieramy klucze, a cały czas byłam nastawiona, że odbieramy klucze dopiero jutro. Więc już od dzisiaj możemy się tak naprawdę wprowadzać i czuję tak niesamowitą ekscytację, że po prostu nie macie pojęcia. Cieszysz się? No bardzo się cieszę, tylko że nie mogę tego pokazać, bo prowadzę samochód. A to jak prowadzisz samochód, to masz zakaz cieszenia się. Po prostu nie można być szczęśliwym, nie można okazywać emocji. Się. Ale myślałem, że ci w ogóle powiedziałem o tym, bo ta pani z biura mi powiedziała, napisała mi SMS-a, że dzisiaj odbierzemy mieszkania. Nie, nic mi w ogóle nie napisałeś, bo ja rano miałam... Wydawało mi, że ci powiedziałem. Rano miałam do załatwienia jakieś rzeczy, więc się w ogóle nie widzieliśmy i tylko no, spotkaliśmy się u tego notariusza. Ja nawet nie wiem, jak to wiesz, bo ta pani nagle coś tam powiedziała, że no to jak odbierzemy dzisiaj klucze, a ja tak, co, dzisiaj? Dzisiaj? Ale fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. No super, tak szczerze, Boże Święty, można się już powoli przeprowadzać. Wczoraj się pakowaliśmy, to znaczy Dominik jest już ogólnie od tygodnia spakowany. No bo jestem sprytnym, ogarniętym gościem. No i co? I a moja wczoraj... dziewczyna ma syndrom zbieractwa i... 3/4 szpargołu mojej dziewczyny nie może iść po prostu do oddania albo do wyrzucenia, tylko musi to wszystko pochomikować. No bo ja mam wartość sentymentalną, te rzeczy mają dla mnie. Generalnie tak, to mieszkanie jest duże i jest tam dużo miejsca, tylko że... Nie mamy miejsca do przechowywania takich właśnie pierdół. Pierdółek Marty. Nie, więc... nie moich pierdółek, tylko mów otwarcie, twoich pierdółek, bo wiem, masz mówisz? Graciarni bardzo dużo, ale spokojnie, jak... Marta będzie się rozpakowywać, to... Ja myślę, że jeszcze się trzy kartony odbierają do wyrzucenia. No, też mi się tak wydaje, że właśnie jeszcze zrobię taki przemiał ostateczny, bo wczoraj właśnie Dominik pomagał mi się pakować, bo ja się nie mogłam zabrać, totalnie nie wiedziałam, w co ręce włożyć. I przeglądał mi te moje szpargały i mówi, co to jest? A ja mówię, nie, to zostaw. Ale po co ci się to przyda? Wiecie, jakiś na przykład sztuczny brzuch ciążowy, nie? No, ja mówię, nie, to mi się na pewno kiedyś przyda. Ja mówię, że się przyda to. Ale fajnie, jedziemy właśnie na nowe mieszkanie. Pani gdzieś tam jedzie za nami. Boże, odbieramy chatę. Będziemy sobie mieszkać razem. Ale fajnie będzie. Luks. Wybraliśmy właśnie klucze. Yes. Pokażę wam zaraz, jak wygląda całe mieszkanie. Ale mogę wam tutaj zdradzić, że mamy dwa pokoje i będziemy je jakoś aranżować. Więc jeszcze nie wiem, czy w tym odcinku, raczej nie. Nagram na pewno jakiś film, jak sobie dekoruję studio, bo chciałabym, żeby to było studio do nagrań. I mamy w ogóle balkon, który będę w stanie osiatkować, więc krokiec na pewno będzie zachwycony. Dostaliśmy nawet od właścicieli skromny podarunek. Jak już się chcę się przeprowadzać, nie? Jedziemy po rzeczy? Jedziemy po rzeczy. Jesteśmy właśnie po pierwszych zakupach w Ikei, na pewno nie ostatnich. Też czuję, że będę tutaj bardzo często. Tak samo było przy poprzedniej przeprowadzce, że ja dosłownie do tej Ikei to jeździłam codziennie po kilka razy dziennie, bo cały czas czegoś zapominałam. Ja już wiem, że nam będzie brakować jakichś rzeczy, ale kupiliśmy komodę i blat, bo będę chciała sobie skonstruować stanowisko do nagrywania / toaletkę. Co kupiliśmy? Kosz na śmieci, talerze, no i jeszcze kartony ścierkę, do pakowania. Kartony, takie co się wodę tak ściąga z szyb. No, także małe zakupy póki co, pakujemy się i jedziemy na mieszkanie. Widziałem kiedyś taką metodę noszenia na jakimś filmie z BBC. I co, fajnie? No, ej, wygodnie. Wygodnie? Ja szczerze, no. Moje kochani, przewieźliśmy część rzeczy moich, w sensie większość ubrań i tak dalej, ale nie przewieźliśmy jeszcze kuchni, jakiś pierdół z łazienki i czego jeszcze? Mojego mieszkania. Aż mi gardle stanęło. I mieszkania Marty. Teraz godzina? Mamy 20:30. Jaki piękny widok, nagraj widok, kurwa, dobra, to nagram. Nie wiem, jak to się ustawia, ale jest bardzo ładnie. No mega, pokazuję, gdzie mieszkamy, żeby na sobie nachodzili. Fajnie, fajnie zrobiłeś. Kurwa, właśnie racja, w tym dobra, nie, to się wytnę. Jak ci idzie rozpakowywanie się? No ja już skończyłem. Nie wiem, jak tobie idzie. Żenada ogólnie, moi drodzy. Nie mam co rozpakowywać, bo nie wzięłam sobie wieszaków, a przywieźliśmy wszystkie rzeczy, już jest późno, więc nie będę
będę wracać do mieszkania i nie mam jak rozpakować ubrań. I rozpakowałam tylko spodnie, które miałam w kartonie, no to są tutaj, ale to jeszcze nie jest wszystko. I zajęło mi to połowę garderoby. Teraz pokaż, jak ja się rozpakowałem. No proszę, tutaj dominiczka rzeczy, kurteczki, bluzy, a tu moje bluzy i ułożone nie mam wieszaków. Wszystko mam ułożone, ja już skończyłem tak naprawdę. Ja za to przywiozłam pościele i je ubrałam. I zobaczcie, jak w ogóle fitują do tego łóżka. Echo! Ej, echo mamy w sypialni. Takie brzęczące echo. Tutaj mamy szafę, gdzie stwierdziliśmy, że będą buty, no bo jest taka fajna, głęboka. Tutaj będą kurtki i w tych szufladach jeszcze nie wiem, co damy. Właśnie mówiłam Dominikowi, że się jeszcze tutaj tak nie czuję swoje. Czuję się, jakbyśmy przyjechali, nie wiem, do jakiegoś apartamentu czy coś. Po prostu sobie spędzić czas, a nie mieszkać. Jezus, jestem już taka zmęczona tym dzisiejszym dniem. Mam po prostu dość. Witam w drugim dniu naszej przeprowadzki. Ja teraz zajmuję się dekorowaniem kuchni. Układam wszystko tutaj co i jak, a ty co będziesz robić? Będę składał szafkę. Patrzcie w ogóle, ile my tutaj mamy rzeczy i ile makaronu. Ja tu mam jeszcze jedną paczkę. Nie wiem, co my tym zrobimy. Tutaj zaczęłam już porządkować przyprawy. Szkoda, że te półki są takie wąskie, bo na przykład nie wiem, gdzie ułożyć przyprawy tego typu. Ale znajdzie się tutaj dla nich miejsce. Tu będą kubki, tutaj pierdoły. Dobra, poukładałam sobie torebki i tak mi się podoba, jak to tutaj wygląda, że muszę wam pokazać. Patrzcie na to, czy to nie wygląda cudownie? Teraz zorientowałam się, że zapomniałam wziąć z domu całego kartona z rzeczami do łazienki, a chciałam się właśnie teraz wziąć za łazienkę. Jakoś odkładam jak najdalej w czasie rozpakowywanie ubrań. Nienawidzę odwieszać rzeczy do szafy, po prostu to jest moim nemesis, ale no chyba będę musiała to zrobić. Ja mam już dość psychicznie. To przeprowadzka dzień trzeci. Dzisiaj przewozimy zwierzęta i zaraz sprawdzimy reakcję Gota Krokieta na nasze nowe mieszkanie. Ciekawe, czy mi się spodoba. Proszę. Gdzie wy jesteście? Jak sobie obczaję, wszystko słodko. Krokiet, to będzie twój nowy dom, cieszysz się? Nie ma skakania po meblach, od razu ci mówię. Nawet się tam nie wybieraj. Patrz, no on jest zachwycony. On chodzi, w ogóle się nie boi. Ogonkiem do góry, no cudnie. A co robi mój dzióbek? Walczę drugi dzień z Aleksem. Złożyłem już wczoraj tego Aleksa jednego, a dzisiaj przywieźliśmy drugiego Aleksa, Marty. Aleks to półka, jak to się... Robię z dwóch Aleksów toaletkę, no właśnie. Ale spoko to wygląda w sumie. Dużo będzie miał szuflad, więc będę miała miejsce na kosmetyki. Tutaj już mam wizję, że sobie postawię lustro. No już końcówka, jeszcze tylko parę rzeczy skręcić i będzie finito. Pierwszy wspólny obiadek. Wszystko już mamy przewiezione. Zwierzęta są już też w komplecie. Zostały mi tam jakieś ostatnie moje rzeczy do rozpakowania. Ale udało się, moi drodzy. Zmieniliśmy mieszkanie i mieszkamy teraz razem z Dominiczkiem. Robimy właśnie pierwszy wspólny obiad. Tak jest. Pomocnik jeden, pomocnik drugi, pomocnik trzeci. Ale super jesteście. Dzięki, że wam tak pomagacie. No to... Aż jestem w szoku. No zazwyczaj to jest masakra. Jak gotowałam na tamtym mieszkaniu, to po prostu Krokiet ciągle wskakiwał na blaty i w ogóle. Ale tutaj mamy zasadę, że nie pozwalamy im w ogóle wchodzić na blaty ani stoły i póki co chyba nie jest tak źle, co? To jest takie denerwujące, bo wiecie, Krokiet jak był od małego w domu ekipy, no to tam no ciężko było go upilnować, bo nawet jak ja próbowałam go zganiać ze stołu czy to z blaty, no to inni tego nie robili. On się po prostu nauczył. No i potem macie takiego kota, że jedzie sobie obiad i kot tak się patrzy po prostu na wasz talerz i czeka, aż wam coś może upadnie, a może aż dostanie swojego gryza. No więc teraz próbujemy po prostu go tego oduczyć. Jestem oburzona, mój chłopak nie pozwala mi nic zrobić w kuchni. Jedyne co zrobiłam, to obrałam ziemniaki. I mi wystarczy. No ale ja mi nie wystarczy. Powinnaś się cieszyć, że ja chcę gotować. No ale ja się cieszę, że ty lubisz gotować. Ja też lubię gotować, no nie? I też bym chciała coś robić. No to obrałaś ziemniaki. W ogóle nie powiedziałam wam, co robimy. U mnie w domu jadło się tak, że jadło się smażone ziemniaczki z boczkiem, z cebulką i do tego mizeria. Ale, że Dominik jest mięsożercą, to musieliśmy zrobić jeszcze coś dodatkowego. Więc
Więc przygotował takie kotleciki z kurczaczka w panierce z pasków kukurydzianych, tak jest. No i będziemy je teraz smażyć i tu mamy mizerię taką piękną. Więc tak, rzucamy boczek. I teraz smażymy sobie ten boczuś, potem będziemy dodawać cebulkę i ziemniaki i to tyle. To jest mega prosty obiad, a jest bardzo, bardzo dobry. Kasiu, Jezus, dzień dobry. Robimy test smaku ziemniaków. Dobra, ale dobra. Dałbym soli jeszcze. Tak? Dobra, robimy test twojego kotlecika. Ale dobra. No to luks. Fibi, jak ci się żyje w nowym domu? Jak ci się żyje w nowym domu, piesku? Więc tak, moi drodzy, my jesteśmy już przeprowadzeni, wszystkie rzeczy są rozpakowane. Musimy jeszcze dokupić kilka szafek, zwłaszcza ja, bo nie mam gdzie trzymać rzeczy w moim studiu, w moim pokoju. Ale chciałam wam pokazać, jak się tutaj urządziliśmy. Więc tak, zaczniemy sobie od mojego pokoju, który jeszcze będzie się zmieniał i prawdopodobnie nagram na ten temat jeszcze jeden odcinek, bo chciałam sobie zrobić tutaj takie swoje studio do nagrań reelsów i wygląda to w ten sposób. Jest tu trochę chaos. Tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy, które są do oddania, ale tak wygląda moja toaletka. Ignorujcie moje paczki, które leżą tutaj od kilku dni i czekają na rozpakowanie. W każdym razie kupiłam takie zarąbiste lustro z Action. Kosztowało w ogóle 35 zł, a wygląda jakby było mega fancy i bardzo mi się podoba. Zamontowałam sobie też od razu tutaj lampę, żeby mieć oświetlenie przy nagrywaniu jakichś makijaży. No tutaj mam kosmetyki. Najbardziej jestem dumna z tego, jak posegregowałam sobie kosmetyki w tej toaletce. Patrzcie na to. Tutaj mam osobne przegródki na pomadki, na różnego rodzaju takie rzeczy do twarzy typu puder, korektory, podkłady, tu mam beauty blendery. Tu mam z kolei podzielone na takie pierdoły do oczu, jakieś sztuczne rzęsy, koraliki, diamenciki. Tutaj mam rozświetlacze, tutaj mam róże, tutaj mam bronzery, a tu w ogóle mam tuszy do rzęs. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile ja mam tuszy do rzęs. Tutaj są rzeczy takie, których mniej używam, jakieś brokaty, eyelinery kolorowe i różnego rodzaju paletki. A tutaj w tych kartonach mam rzeczy do oddania dla was. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to doskonale wiedzą, że ja raz na jakiś czas, przynajmniej raz w miesiącu, robię jakieś różne rozdania właśnie takich boksów z kosmetykami. Są teraz paczki za aktywność, ostatnio rozdawałam paczkę PR-ową, którą dostałam, także warto śledzić na Instagramie, bo mówię tam o takich akcjach i dołączajcie do kanału nadawczego. Jeżeli chodzi o to, jak dogadują się zwierzęta, no to właśnie tak. No, więc z nimi to jest tak różnie, ale raczej jest spokój. Po prostu Phoebe bardzo chciałaby się bawić z krokietem, ale nie umie jeszcze wymierzyć swojej siły i wiecie, kładzie się na nim, przyciska go łapą, a on jej daje sygnały, że mu się to nie podoba. Na szczęście nie ma żadnych bijatyk w domu, więc to jest najważniejsze. A krokiet sam do niej podchodzi, ociera się o nią i zaczepia ją, więc też w sumie no muszą się po prostu jeszcze nauczyć, jak ze sobą funkcjonować. Tak wygląda teraz nasza garderoba. Rozpakowałam już wszystkie ubrania, segregowałam je sobie tutaj na spodnie, tutaj mam jakieś topy, wszystko powiesiłam ogólnie na wieszak, tutaj są no, rzeczy Dominika, ale to już wam pokazywałam, a u góry mamy gry planszowe i takie tam pierdoły. I jeżeli chodzi o pokój numer 2, to jest to taki, można powiedzieć, gaming room i taki mój pokój do pracy, bo tutaj właśnie montuję filmy, mam też cały sprzęt rozłożony tam na półeczkach. A aktualnie, jak widzicie, Milka tutaj ciężko pracuje nad montażem mojego najnowszego filmu. To i tu też drapak, suszarka, którą wzięłam z tamtego mieszkania, kuweta. No jest to trochę taki składzik roboczy / gaming room. No, mamy tam po prostu takie nasze wspólne rzeczy, konsola i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o salon, no to w zasadzie niedużo się zmieniło, bo doszły tutaj tylko miski i drapak. Tutaj kuchnię też już całą rozpakowałam. Muszę wam pokazać, jak ja pięknie ułożyłam przyprawy, bo jestem naprawdę dumna z tego. Bardzo mi się podoba, jak to wszystko tutaj wygląda. Ostatnia półka niezagospodarowana, bo jestem po prostu taka mała
malutka i nie dosięgam. Nie, ale akurat to jest trochę nieprzemyślane w tym mieszkaniu, bo naprawdę te półki są wyjątkowo wysokie i kiedyś w ogóle to jest śmieszne, bo jak przeprowadzałam się do tamtego mieszkania, to tak będąc w Ikei zobaczyłam takie schodki, które Michael zawsze miał w domu ekipy i pomyślałam, kupię w razie gdyby kiedyś do mnie przyszedł, czy to na jakieś nagrywki, czy tak po prostu, żeby miał. I nie sądziłam, że kiedykolwiek te schodki mi się jeszcze przydadzą, a są notorycznie używane po prostu przeze mnie, bo ja nie dosięgam do półek. A idąc jeszcze dalej do łazienki, zakupiłam taką szafkę na moje wszystkie szampony, odżywki i tak dalej, no bo tutaj się nie zmieściło. A w tych półeczkach tutaj są wszystkie moje skincare'owe rzeczy, tam są rzeczy Dominika, a u góry są jakieś perfumy, kosmetyczki, a tutaj to w sumie nic nie ma. A przechodząc już tak do podsumowania tego całego odcinka, chciałam wam powiedzieć, że mieszkamy tutaj już no, kilka dni i póki co żyje się bardzo dobrze. Wiadomo, jeszcze gdzieś tam się docieramy z Dominikiem, jeżeli chodzi o nasze charaktery, ale naprawdę jest bardzo fajnie. Gotujemy sobie razem śniadanka, obiadki i tak, no jest po prostu chillowo, tak spokojnie. Dokładnie tak, jak sobie to wszystko wymarzyłam. Mamy za sobą nasze zwierzaki, no i naprawdę jest tak fajnie. Bardzo podoba mi się to mieszkanie, jest takie clean, takie totalnie w moim stylu. W momencie, kiedy tak naprawdę straciłam już chyba wszystkie nadzieje, udało się znaleźć to mieszkanie, więc jestem bardzo wdzięczna za to, że się udało. Także co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!